Witam Was. Dzisiaj chciałbym przetestować naboje do mojego karabinu Rolling Black półpłaszczowe. Tutaj. I moje własne loady, czyli hardcasty, czyli z takiego twardego ołowiu. Chciałbym przetestować na dyni. Mam nadzieję, że mi się uda trafić w nią. Dynie są bardzo odporne, szczerze mówiąc, na strzały. Więc spróbujemy, zaraz pójdziemy zobaczyć, jeżeli mi się uda oczywiście trafić, jakie są zniszczenia. Chodźmy zobaczyć, jak, co się stało z tą dynią z hardcastem. Jak mówiłem, dynie są dosyć odporne. I tutaj właściwie wylot. Bez żadnego problemu. Zobaczymy teraz z półpłaszczowymi pociskami. No wcześniej strzelaliśmy z tego karabinu na bizony. I jak widzieliście z hardcastu, czyli z twardego ołowiu, no ta dziura po prostu jest i zniszczenie jest minimalne. Spróbujemy z półpłaszczowych pocisków. Tutaj jest takim polimerowym zakończeniem, tutaj jest po prostu soft point. Ok, spróbujemy soft pointa. Dynie, jak mówiłem, są bardzo odporne. Mam nadzieję, że mi się uda trafić. Chodźmy zobaczyć. Albo jeszcze raz może strzelimy. Oś, kurczę. Trochę bokiem poszło. Chodźmy zobaczyć, jak to, co się stało. No więc jak możecie zobaczyć, kaliber 45-70 to jest wlot i tutaj jest wylot, a tutaj jest ten drugi nabój, wlot troszeczkę bokiem poszło. I z drugiej strony, oj, to jest ciężkie, wylot. W porównaniu do pełnego, bardzo penetrującego pocisku. Nieźle to wygląda, prawda? Wow. Ok, dzięki.